Cześć. To, że warto zdrowo się odżywiać, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, wie praktycznie każdy, jednak już nie każdy się do tego stosuje. I to jest bardzo ciekawa zależność, która zainspirowała mnie do stworzenia tego materiału. Sam przyznaję, nie byłem święty. Były czasy, gdy piłem butelkę coli dziennie, wpadałem na stację po hot doga albo do McDonalda. Miałem też słabość do zupek chińskich, mimo że wiedziałem, że to jest złe i niekorzystne dla mojego zdrowia. Takich osób jak ja jest więcej, stąd pomysł, żeby im pomóc, żeby zebrać takie kroki, bariery w naszej głowie albo inne punkty przełomowe, które pomogły nam zmienić swoje nawyki żywieniowe, zebrać to wszystko razem i te osoby będą miały taką bazę. Stąd wielka prośba do Was. Wiele z Was na pewno ma swoje ciekawe historie. Podzielcie się z nimi w komentarzach. Zbierzemy to razem, inni będą mieli łatwiej i będą mogli zmienić swoje życie na lepsze. A wracając do mojej historii, jeżeli się cofniemy troszeczkę, są takie dwa punkty, które uważam za najważniejsze. Po pierwsze, praktycznie w ogóle nie planowałem moich posiłków. Myślałem o jedzeniu dopiero, gdy byłem głodny albo bardzo głodny. Wtedy robiłem się już zły. Wpadłem w taki głód, jak narkoman dosłownie. Musiałem zjeść cokolwiek jak najszybciej. Nic mnie nie interesowało. Musiałem coś zjeść, bo byłoby niedobrze. I to właśnie był ten problem, że jadłem największy syf wtedy. A jest bardzo fajne, proste, szybkie rozwiązanie. Wystarczy sobie przygotować coś wcześniej, wziąć na przykład do pracy pojemnik z jedzeniem. Sprawa załatwiona, robię się głodny. Jem coś dobrego, smacznego i zdrowego. Drugi taki punkt to było przekonanie, że zdrowe, wartościowe posiłki gotuje się godzinami. 2-3 godziny dziennie trzeba poświęcić, żeby to przygotować. Z góry zakładałem, że tak jest i że nie mam na to czasu, dlatego nawet nie podejmowałem prób. Jak się okazuje, jest zupełnie inaczej. Przekonałem się o tym na diecie Agnieszki. Były tam zdrowe, smaczne, a przede wszystkim szybkie przepisy. Wiele z nich można przygotować w 5-15 minut i sprawa rozwiązana. Więc jeżeli tylko mam wszystkie składniki w domu dostępne, wiem, co chcę zrobić, nie otwieram lodówkę po 10 razy tam i z powrotem i zastanawiam się, co zjeść. Także mi to pomogło. Wielka prośba do Was, dajcie znać, co Wam pomogło, a wszyscy będziemy żyli lepiej.